Cześć, Rokan z tej strony. Witam was w kolejnym odcinku. Zanim ruszymy z questem, to mamy tak, do wzięcia przede wszystkim quest w Gildii Magów, którą trzeba odblokować. I'm ready to join. Super. Dobra, mamy questy tutaj. A odblokowane jeszcze trzeba tą Gildię Wojowników złapać. To jest najważniejsza w sumie na tym etapie. Gdzie jest Gildia Wojowników? W ogóle zobaczmy. To są magowie. Gdzie są wojownicy? Tu. Nie, to jest Weapon Smith. Tu są archeolodzy, to na razie nas nie interesuje. No nic, znajdziemy ją wychodząc stąd, na pewno. Po drodze jeszcze musimy zajrzeć do Załuka. Bard's College. Hard to imagine the Skald King spent his youth studying verse in this stodgy old kingdom. To jest fajny quest. To zrobimy, od razu go zrobimy. To jest czarodziej... czarodziej ukryty w gildii. Butelce. Ten quest znam. A mamy pogadać z tymi gościami. Grają w kości. Nie mogę, nie mam jeszcze perswazji, bo nie mam gildii wojowników. Okej. Musimy znaleźć przemytników. Okej. Gdzie jest Gildia Wojowników? To mnie tylko zastanawia. A co to jest to? Authors Refuge. Tu, Fighters Guild. Jest, dobra. Idziemy dołączyć do Gildii Wojowników. Są dwie najważniejsze gildie w grze. Welcome to our hall. The fight. Excellent. Right. Then let me. Super, dobra, mamy odblokowane to, lecimy zrobić quest. Aha, jeszcze stopper. Dzisiaj spróbujemy się w tym odcinku wyrobić 30 minut. Nie przeciągać. Znaczy mamy do pogadania z nimi, ale generalnie powinienem już mieć gildię. Fighters Guild, Mages Guild. Fighters Guild bardzo łatwo się reweluje. Zrobimy sobie prostą run na Dolmens na pustyni. Okej. Okay. 4 godziny biegania. Ja myślę, że wam to oszczędzę, natomiast... aha. Spróbuję teraz sprzedać śmieci. Powinien mieć trochę szajsu. Ten restoration staff można opchnąć. Frost. Lepszy od mojego. Lighting staff. 1060. Equip. Nie musimy cały czas biegać z ogniowym. To możemy opchnąć. Łuk możemy opchnąć. Lighting staff możemy opchnąć. Pobiegam jakiś czas z Frostem. If you see a pretty boy. Oh, thank you. That's good. To jest do questu z butelką. Zagadamy. Są notatki. Koleś, generalnie czarodziej, nieudacznik straszny, wpakował się w butelkę jak dżin. I have questions. Questions? Happy to oblige. Buy a few rounds and let's chat. You're going to answer me, Orc, or... Cool. Hey! Nobody intimidates my friends. Princess Vana. Oh, księżniczka. Who gave you the right to walk in here and bully? Because he doesn't like Mark. Let's talk outside, partner. Okay. No tak, mam przepytać znane osoby w mieście, dowiedzieć się, ile się da o gildii przemytników.
Wiemy, gdzie szukać, wiemy, kogo tłuc. Czyli podstawę odrobiliśmy. To zrobimy sobie później. Wracając. Właśnie widzę, że wielu graczy ma NPC, biegającego marszanta, który jest genialny. On bierze 30% zysków, ale nie musimy biegać do miasta, aby sprzedawać przedmioty. Niestety, wiem, że można odblokować ich w ramach questów z jednego z DLC, które oczywiście posiadam, bo jestem płacącym użytkownikiem. Natomiast problem polega na tym, że najlepszy merchant z tych kompanów, który można mieć, jest do kupienia za 5500 koron, tych złotych, a ja mam dopiero 2200, czyli zajmie mi ze 3 miesiące płacenia, zanim, bo ja dostaję chyba około 2000 miesięcznie, za każdy miesiąc płacenia. I na to teraz ciułam generalnie, bo mógłbym sobie kupić manta, mógłbym kupić dużo fajnych rzeczy za to, co mam, ale postanowiłem, że jest to bardzo przydatne w levelowaniu, bo bardzo często jest tak, że mam zapchaną torbę gdzieś po drodze i taki NPC, którego możemy przyzwać, po prostu sprzedać u niego itemy, bardzo przydaje. Dobra, postarczyliśmy go naszą. Mamy otworzyć drzwi wytrychem. Całkiem nieźle wychodzi. Dobra. Przeszukać skrzynię. Znając system ESO, no właśnie, zaraz przyjdą na coś ludzie nam naklepać. I had a feeling it wasn't just an opportunistic thief trying to steal my cargo. A plot against the High King involving plundered antiquities from Hammerfell? Preposterous. Nonsense. I'm simply facilitating a transaction between treasure hunters. Give me that. Tribal crafts my art. No name. Just they're taking the breath. I'm okay. Paying. Czyli zamieszana się na frakcję. Our mystery buyer is hiring locals to haul these urns and reach fetishes out of the city. But for what purpose? Nekromanci, tak obstawiam. The coven was also perfecting some kind of ritual in Ice Reach. Something to do with storms. If these fetishes are from Ice Reach, you may be onto something. Still, good idea. Head there while I circle around. Dobra. Give your sentry the best. I będziemy sprawdzać, co jest grona. Gdzie mam iść? Co mam robić? To jest ważne. Tu. Okej. Okay. Skoczę na manta. To prawda, to jest kolejna rzecz. To już o tym mówiłem wam w jednej z dwóch albo trzech recenzji, które robiłem do tej gry, czyli takich podsumowań swoich doświadczeń. Manta się rozwija w stajniach generalnie. 1% dziennie, co 20 godzin. Trwa to wieczność. Na wymaksowanie manta potrzeba jakieś 6 miesięcy. A jest to cholernie opłacalne. W zasadzie pierwsze 30 dni jest krytyczne, bo rozwijamy szybkość. Potem, w zależności od tego, czy chcemy robić PvP, czy nie, rozwijamy wytrzymałość manta na obrażenia. W sensie zielony pasek, teraz się pojawi na dole, to stamina. Jak zaczynam biegać, ona się zużywa. Można ją wydłużyć. A potem jeszcze jest miejsce, że tak powiem, na ekwipunek, który możemy podnieść. Generalnie 2 miesiące potrzeba na każdy. 60%, tak? Czyli 30 dni po 1%. Razy 3, łatwo policzyć, pół roku. Sporo. Kosztuje to 250 golda za każdym razem. Nie, czy nie warto by było zajrzeć tutaj? Jest jakieś podejście, nie wiem, co tu jest. A, tu nic nie ma. Ale wygląda, jakby coś było. Niektóre z tych znaków questów jest ciężko zauważyć na mapie. Ale to
Myślę, że najpierw zrobimy sobie fabułę, a potem na koniec zrobimy duelwy i skyshardy, bo tak naprawdę skill points, one i tak będą szły, będziemy szybko levelować, a potem sobie dozbieramy nadwyżkę na jakieś dziwne pomysły. To nie będzie tu jeszcze. Chyba gdzieś tu. Widzę po mapie, że... Ta. Gorsze ze przeciwnika dla kasterów. Stanuję mocno. No. O. Jakiś fajny chest. Medium. Możemy założyć na początek, może być. Tu coś jest niebieskiego. Takie niebieskie przedmioty oznaczają. To jest akurat gildia złodziei. O, God Coast Treasure Map. Zajebiście. Jeśli tam dostaniemy, to z tym pewnie skorzystamy. Dobra, zacznę tylko nas to zaprowadzić. Szef obowiązkowo sprawdzamy. Zbieramy wszystko. To jest właśnie fajna rzecz, że ponieważ mam ESO+, to wszystkie te przedmioty... mam nieograniczone już miejsca na przedmioty do craftingu. Jest genialne. Tylko i wyłącznie z tego jednego powodu warto zapłacić za każdy miesiąc gry. Zwłaszcza, że to nie jest jakieś duże pieniądze, około 50 zeta. To jak na skalę MMO jest drogo, ale bez przesady. O. Troll. Bijemy? Bijemy. To jest Frost Troll. Nic nie wydropił. Ale dał 80 expo. Zawsze coś. Dobra, na samym pogodę też zgarniemy to. Dlatego właśnie zbieram wszystkie materiały, bo nigdy nie wiadomo, kiedy się przydadzą. A nie ma problemu, żeby wymaksować wszystkie profesje na jednej postaci. Oczywiście zabiera to więcej czasu, ale do buildu potrzebuję jakieś 120 skill pointsów, więc nie jest duży problem. Meridia to jest ważna bogini. Bardzo w tej grze. I'll head back to Solitude. You'll be going up against the Coven by yourself. Warn the... Dobra. Damy sobie radę. Tu mamy waypoint. Waypointy warto zbierać. Jak najbardziej. No, Skyshard, ale on jest w 12, nie? Dobra, no, to sobie zostawimy na koniec. To są takie dungeony. Łatwe do zrobienia solo. Jest tam zawsze boss z dobrym dropem. I zawsze Skyshard. Nie spotkałem się... znaczy większość Skyshard jest poukrywana. O! O, nasz przyjaciel z pierwszego odcinka. Pobożny wampirek. Didn't I send you to Solid? I'm sorry. There may be survival. I could use your help to examine the strange. The ice reach. Okay, czy mamy odkryć, co się stało tutaj w tej świątyni? Konkluzją tego nie wiem, co będzie. Zobaczymy. Teraz generalnie jest to jakiś spisek innej frakcji, która planuje obalić władzę. A temple dedicated to Meridia, the Lady of Light. Pilgrims come from across the... She's the ranking priest after High Priest Warkur. But we haven't seen the High Priest since the storm. Okay, czyli przewodnicząca tej
świątyni zaginęła. Dobra. Mamy to pomóc, generalnie rozwalić cały problem. To niestety będzie znowu odcinek, to przekroczyłem trochę czas. Kiedy oglądacie środa i pewnie już nagrywam nowe odcinki. Okay. Nie jesteś tego wszystkiego czytać. Strasznie dużo tekstów, który do niczego nie prowadzi. Tak jak mówiłem, ja nie będę się wczytywał bardzo w historię, bo gdybyśmy mieli bawić się jeszcze w czytanie, rozgminianie, co się dzieje, po to jest journal, tak? Czyli nasz dziennik, który można sobie zawsze doczytać, co się dzieje. Lagi? Tak, lagi są. To się niestety zdarza. Mam nadzieję, że nie aż na tyle dużo mnie wywaliło z gry. To się też niestety zdarza. No. O, ładny lag spike. Takiego dawno nie widziałem. No, na szczęście... przesadę. A zróbmy sobie jeszcze taką jedną, to się bardzo przydaje. Settings, Social NPC Interface. Tu można sobie włączyć performance. O, to jest to. Będziemy teraz wiedzieli. Można... No nie, ale nie ma laga jakiegoś specjalnie dużego. 80 milisekund. Po prostu widzę, że... No, czasami niestety serwer europejski nie domaga. Dobra, idziemy w kolejną lokację. Będzie dużo do zabicia mobów. I znowu lag. Masakra. A widzicie, jest 97 milisekund, więc to nie jest jakiś dramat. Czy wyjdziemy z tego cało. Masakra. To się nie da grać. A to się niestety zdarza często na serwerze europejskim. Nie zawsze w takiej skali. Dlaczego? Czy wyjdę z tego cały, czy będę leżał martwy? Albo będzie disconnect teraz. Disconnect. Dobra. Pytanie, czy w ogóle serwer ruszy. O, albo... Nie, no niby wszystko jest okej. Okay. Coś niestety z serwerem chrzani. Jak jest? Aha. Jeszcze mnie nie wylogowało. Spróbujmy jeszcze raz.
No i w ten sposób odcinek... Okej. Jest taki lag, że jeszcze mi nie wyrzuciło postaci z serwera, z tego co widzę. I będziemy próbować do skutku. 10 sekund i powinno... No właśnie. Powinno skoczyć. Ciekawe, czy moja postać żyje w ogóle. Też jest... Ja, wygląda to, że żyje. Wagabunga. Jeszcze sprawdzam na szybko... Nie, wiesz to... No niestety, ale to są uroki serwera europejskiego, na które wszyscy narzekają. Wszyscy narzekają, jak leci. Z wszystkich serwerów jest najgorszy, jeżeli chodzi o stabilność. Nie wiedzieć czemu. Magiczna tajemnica. No, nie żyjemy. Okej. Spróbujmy jeszcze raz. No i znowu lag. Masakra. Ciężko. Ciężko jest tak grać, ale to się niestety zdarza, są takie momenty. One z czasem przechodzą. Nie wiem, czemu cię przeklało. Keep calm. I mean you no harm. High priest McCord will find me. Dobra. No niestety, sorry za to. O, lockpick. To jest cenna rzecz. Trochę się zawsze przydają. Dobra, teraz tu widzę, że mam jeszcze jakieś leszczo. Co się stało z tą biedną kobietą? Ona wygląda zniszczona. Idziemy dalej. Egzamin. Okay. Jest też tłustych wampirów, bo generalnie z nim jest ciężko na takim lagu. A dziwne, bo milisekund no, skacze między 80, a to są nadal, jeżeli chodzi o MMO, to są zupełnie grywalne czasy. Dobra, spróbujemy tych pozabijać też, czy się uda. Siadło. It's depleted. Just ordinary sticks and rope now. Mm-hmm. Nie, czy widzicie grafika, jest przepięknie ta strefa przygotowana. Chodź tu kundlu. I laguję znowu. Na tych psach laguję, nie wiedzieć czemu. Czekaj, czy mnie znowu rozłączy. Chcę się atakować, może się uda. No to jest jakaś masakra, no. Tak się nie da w ogóle grać. Są takie dni, niestety.
trzeba, dobra. Są takie dni po prostu, kiedy gra jest niegrywalna kompletnie. To mija po 1-2 dniach. Albo po dużym patchu. No visible damage despite its proximity to the eye of the storm. Tu jest dużo zombie, to słyszę. Zobaczmy. Acolyte Ivina can't hear. O, mapa Inferno staw. Fajnie. Equip. Generalnie chcemy Inferno Staffy, bo one są najlepsze, jeżeli chodzi o damage. To warto wyczyścić te skrzynie z tego, co widzę, bo każdy coś jest coś cennego. Nice. Dobra. Wracamy do Staffu na ogień, który jest, że tak powiem, naszym dedykowany poza rejestrem. Tak, a tu jeszcze mamy jedną rzecz do zrobienia. O właśnie. Tak, tą sprawę są zamieszane wampiry. Z w ogóle powiem szczerze, trudny start. No, jak się ościera o drzewo, ten niedźwiedź. To mi się zrobi. To też czasami robię, jak nie swędzą plecy. Lepszy sposób. Znaleźć sobie coś, o co można się podrapać. Dobra, idziemy dalej. Strange. They're alive, but unresponsive. Check the crates and see if they contain the smuggled items. You seem to know a lot about a great many things, vampire. Did you find anything? Się pstrykam. Stracił się dużo czasu, sorry. Nadrobimy ten quest w przyszłym odcinku, po prostu ja przeczytam notatnik. I wam streszę, co się działo, ale nie mam, że tak powiem, za bardzo możliwości. Jest 5 minut do oryginalnego nagrania. Okej, musimy wejść tam na górę. Coś czuję, to. Na to, że tędy. Tak jest. No i co, musimy pewnie wejść do świątyni. Gładko. Najpierw tu. By Meridius' light, so many dead. These are temple priests. How and could Meridia let this happen? It seems the storm had killed them. Idziemy do środka. Pozabijać głównych złych. Piękne są te ilustracje, też super zrobione. To są rendery, które ktoś pewnie w krycie trzeciny podkolorował. Bardzo ładnie. Dobrze. Książki to wiedza. Jakiegoś ostrego zawodnika. Co jest? CP 160, twardzie.
są wampiry, więc akurat to, że używam ognia, wydaje mi się, że przyniesie dobre rezultaty. Wampiry są znane z tego, że słabo znoszą ogień. Lekka, załóż. Chcemy light armor podnieść, odblokować w ogóle i podnieść, ile się dam. Light armor będzie... Idziemy w magikę, więc jako caster będziemy potrzebowali dużo magiki i lekki armor. Bookshelf empty, bookshelf empty. Dobra, lecimy dalej. Szybki respawn. Zabijamy ich jeszcze. Czy NPC mogliście włączyć walkę, no co, no jest, no to niby jest mnichem, no ale bez przesady. Mógł trochę pomóc. Miło z jej strony nawet. To bieg ktoś przede mną, kurde, koleś ma dopakowaną postać. Wszystko zbiera. Ale pewnie też ma SO plus, więc generalnie gromadzi sobie materiały. Okay. A się w ogóle dało wejść do tej lokacji? Nie, to po prostu było jakieś takie miejsce podejrzenia. Okej. Darkov. 31 minut nagrania, przeciągamy. Dobra, zrobimy ten quest. Będziemy finiszować, moi drodzy przyjaciele z YouTube'a. Lag? To 700 milisekund. O baben. Weź to graj, kurde, jak to tak ma wyglądać. Spróbujemy odpalić wszystko i może przeżyjemy. Puści lag spike. Znowu coś spierdzieli z serwerami, że to jest jakiś dramat po prostu. Thank you.
Jeszcze coś się do mnie rzuci. O! Nie, no słuchajcie, z tego odcinka chyba nie skończymy, jak to ma tak wyglądać. To jest jakiś dramat. Totalny dramat jest po prostu. Podejrzewam, że właśnie klepią moją postać i ona ginie. Nie wiem, czasami są takie dni, kiedy po prostu serwery nie domagają totalnie. Nie wiem, na czym to polega. Żyje to jeszcze, czy padło? Zobaczymy. Strasznie marnuję soul shardy, które tak naprawdę powinny być potrzebne do czegoś zupełnie innego, no ale... I też nie brakuje, z drugiej strony. Za parę leveli odblokujemy... Ta. Padła dziura. Aha, jest znowu 300 sekund. Nie jestem w stanie nic zrobić nawet. Się w ogóle ruszyć? No, chrzanić to, no już nie będę marnował czasu na to. Podejrzewam, że na koniec będzie jakiś boss, jak to ma tak wyglądać dalej. Tego bossa nigdy nie zabije. Zawsze coś... lak mnie zniszczy po prostu. Spróbuję to skończyć, pomijając wszelkie utrudnienia. Mam nadzieję, że w środę, kiedy będę znowu nagrywał, trochę się ta sytuacja uspokoi. Tędy. Tędy. Czytamy książki. O, Lorebook Discovered, fajne. Wszystkie lorebooki liczą się do doświadczenia Gdimagów, ale najwięcej dostajemy, jeżeli zrobimy całą strefę, generalnie. Mam klucz do komnaty.
Did you retrieve it? Perfect. Tak, uzyskałem klucz. No to co, idziemy klepać, morderca. Zawsze jest jakiś boss. Taki długi dungeon nie może się być bez bossa. Byłoby klisze wręcz. Tusze albo klisze. Keep moving. We need to search. Nie chcę gadać tam, tylko chcę wziąć mięso szczura. Skill pointy? Nie. Ale za to exp. Dobra. Solar flare. Zmieniamy to. Okay. Bardzo, bardzo skyrimowe są te lokacje, fajnie zrobi. Okej, okay, to będzie jakieś bosiwo. No, gdy to były lagi, to było pozamiatane. Jest relikwia, jest wielka złotka, złota kula. Okej. Okay. W ogóle coś do pozbierania, ale lepiej nie, że się zrespawnuje i mi zatłucze, bo złapie laga. Ten odcinek był namaszczony dużą ilością porażek. Zadanie jest proste, już teraz tylko domknąć. Okej. Okay. A, dobra, wracamy tam do tej podziemnej tej świątyni. Mount up. Gdzieś tu wchodziło, nie? Nie, nie to, tu. Dumber than you. Okej, okay. Głupszy niż ty. Bardzo dobry nick na bohatera. Ktoś się kiedyś śmiał w WoWie, że pośród wszystkich graczy wszystkie możliwości, które mogłeś wybrać sobie oszusta i żebraka. I'll work with our remaining priests. Healing rod. Try. Super. The injured still need. I lost a lot. High priest. Dobra, oczyściliśmy świątynię, idziemy teraz do... w tą lokację. Domykamy questy i finiszujemy, moi drodzy, bo te lagi są po prostu nie do przeżycia. Wait,
I made it back just in time. This place is crap. House Ravenwatch. I've heard it. On the cliff. Perhaps I could question. House Ravenwatch, czyli generalnie wampira. Czy tam jeszcze mam jakiś finish questu? Dobra, no zróbmy to do końca. Będziemy się tu wracać w następnym odcinku, tylko zrobimy. Okej. Wygląda to miejsce dosyć poważne. Jak to jest następny dungeon, to jeszcze odpuścimy, słuchajcie, ale może nie. Co? A, mam zabić jakąś tą. Pewnie musi zrespawnić. 225, to też jest jakiś harpagon. Mam nadzieję, że zdążę ją trafić, zanim się zrespawnuje. Zniknie. Take her prisoner. No matter. I found this way. Go with your vampire friend. I'm gonna look around here. Dobra. Tak, mieliśmy wsparcie wysoko levelowego, znaczy wysoko. 225 champion points to jest, to już trochę pograł chłopak. Na pewno. Do you see the oldest one? I met a clever one. Questions the Raven. Yes. So, what did your vampire friend is leech witches summoning magicals? Queen Gerhild meet? Szkoda. I'd like, if there's any, hey, you and clever. Wybraliśmy za niebieski staw. No dobra. Zawsze coś. Teraz tak. Jesteśmy w takim miejscu. No wracamy do miasta. Tam, moi drodzy, będziemy finiszować generalnie ten odcinek, bo przeciągnąłem go na maksa. No ale cóż, no to były problemy. Gdyby nie te disconnecty, ciągłe próby zalogowania się, to poszłoby szybciej na pewno. Tu mam kolejny quest do zrobienia. Dobrze. Well met, comrade. Report to me at once. I have a task for you. Okay. She's running things out of the guild hall in Volkelgard at the moment. The eighth. No, but I have an idea. Dobrze. Seal Colors. Dobra, to jest rozpoczęcie questu do Fighters Gate. Już to kiedyś robiłem. Pewnie będą inni bohaterowie i tak dalej, ale będzie go tak samo. W każdym razie bardzo serdecznie dziękuję wam za uwagę. Mam nadzieję, że wytrwaliście ze mną do końca. Nie jesteście coś strasznie na mnie zdenerwowani, że tak przeciągnął odcinek. No ale z drugiej strony cóż, problem techniczny. Widzimy się niebawem. Kiedy to oglądacie, środa. Pewnie w tym czasie, kiedy to oglądacie, nagrywam kolejne odcinki. Do piątku. I w piątek nagram odcinki już na przyszły tydzień. I cóż, do usłyszenia wkrótce. Cześć.